oszustwa na wnuczka, policjanta czy też legendę. Do tego pożary, włamania, kradzieże. Okazuje się, że bezpieczeństwo buduje wiedza. Kobieta, podobnie jak książka, niejedno ma imię. Stąd już po raz piąty biblioteka zaprosiła nie tylko panie do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. W dzisiejszym wideoinformatorze powiemy o bezpieczeństwie mieszkańców oraz Festiwalu Kobiet. 24 listopada w Miejskim Domu Kultury odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców naszego miasta. Wydarzenie zainicjowała Lubańska Komenda Policji przy wsparciu Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Inspektoratu ZUS. Przede wszystkim chcemy dotrzeć do mieszkańców starszych, którzy są często są ofiarami przestępstw na wnuczka, pod legendą, na policjanta, żeby wiedzieli, jak się zachować w tych momentach i żeby po prostu mieli tą wiedzę i świadomość, że jesteśmy zawsze pomocni i zawsze służymy radą i pomocą. Tematem spotkania były też kwestie związane z bezpieczeństwem ogrodów działkowych. Altany na działkach, gdzie latem chętnie spędzamy całe dnie, zimą są łakomym kąskiem dla złodziei, ale nie tylko. Kiedy zgłoszenie jest, że się altana ogrodowa czy tam na działkowa pali, no to my to traktujemy tak, jakby to był normalny budynek mieszkalny. Zawsze musimy przeszukać, zawsze musimy wykluczyć obecność osób trzecich, które mogłyby tam sobie po prostu pomieszkiwać. Przedstawiciele służb mundurowych zwrócili uwagę na sprawy, do których nie każdy przywiązuje wagę. I dobrze tutaj na przykład było powiedziane o zaznaczeniu tych przedmiotów, które są kosztowne, bo nie wszyscy zaznaczamy. Ktoś ma telewizor, ktoś ma czajnik, ktoś ma wiertarkę właśnie, czy kosiarkę, tak? I to jest fajnie, jak jest zaznaczona ta rzecz. To są bardzo ważne rzeczy. Mimo zakończenia sezonu warto co jakiś czas udać się na działkę. Dzięki temu mamy szansę w porę zauważyć niepokojące oznaki obecności nieznanych nam osób. W ten sposób jesteśmy w stanie uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z włamaniem, z kradzieżą, czy właśnie z lokum dla osób bezdomnych. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to informujemy o tym Straż Miejską, Policję. Seniorzy doceniają takie inicjatywy. To spotkanie jest po prostu potrzebne, żeby nas jakby uświadamiać i przybliżać nam te problemy, które są związane z tym wiekiem emerytalnym, seniorskim, gdzie czasami jesteśmy zbyt, łatwowierni. Już po raz piąty Lubańska Biblioteka zorganizowała Festiwal Kobiet. Takim celem festiwalu jest to, żeby kobiety cały czas były świadome swojej wartości, żeby dbały o siebie, żeby pamiętały o tym zdrowym podejściu do życia, nie tylko takim fizycznym, ale również psychicznym. Tworzenie lampionów świątecznych, malowanie intuicyjne, tworzenie zawieszek sojowych, malowanie toreb oraz batik to warsztaty, które jak zawsze zgromadziły miłośników rękodzieła. Byłam na robieniu kul do kąpieli, na torbach, jeszcze byłem na tych lampionach wczoraj. No, jeszcze będę chciał zobaczyć te zawieszki sojowe. Rodzina i relacje, natura, zdrowie w różnych aspektach. Festiwal to także wykłady na tematy żywo interesujące nie tylko kobiety. Trzeba się spotykać z ludźmi, dlatego uważam, że to są super, super, super takie spotkania są, naprawdę, powinny być organizowane częściej. No i tematyka też jest bardzo ciekawa, bo i natura, i można się nauczyć jakichś, tutaj widziałam, robótek ręcznych. Biblioteka przyciąga jak magnes ludzi aktywnych, chcących działać i poszerzać swoje horyzonty. Ja jestem wszędzie, bo wszystko, co siekolwiek dzieje, to ja jeszcze jestem. To jak dzisiaj byłam na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, na ćwiczeniach samoobrony. Od 8 rano. Ćwiczyliśmy 1,5 godziny. Potem mieliśmy debatę policja, straż miejska i straż pożarna. 1,5 godziny była debata. Przyszłam do domu, posprzątałam mieszkanie, pomyłam podłogę, wszystko zrobiłam, obiad, nakarmiłam męża i siebie i przyleciałam tutaj. I zaraz jeszcze idę na koncert do Domu Kultury. Dla całych rodzin przygotowano miejsce pełne klocków Lego. Buduję teraz taką maszynę do robienia trzęsień, że podłączymy tutaj do tego i to będzie tak kręciło się. Wtedy będzie ta platforma się trzęsiała, więc postawimy tu domki grubsze, ale mniejsze, większe, ale chudsze. No i będziemy tak się bawić z rozmiarami, który jak najdłużej przetrwa. W ramach
stretchingu tego umysłowego, kreatywności, dochodzą elementy ewentualnie jakiegoś programowania, jakiś logik, co oczywiście w tych czasach dla takich młodych ludzi no, stanowi element, że tak powiem, przyszłości rozwoju, co umożliwi ewentualnie później rozwijać się w jakimś kierunku, nie wiem, programowania czy zdobywania podobnej wiedzy. Nowością były zajęcia z tańca intuicyjnego, tai chi i qigong. Dwudniowy festiwal zakończył nastrojowy koncert poezji śpiewanej. Po raz kolejny okazało się, że listopadowe popołudnie w klimatycznych wnętrzach ratusza to ciekawa propozycja dla lubanian, chcących miło spędzić czas. Biblioteka jest miejscem dla wszystkich. Jeżeli ktoś przyjdzie wziąć udział w jakichś warsztatach, to później on wie, że ta biblioteka jest w ratuszu, że tutaj jest księgozbiór, że tutaj jest fachowy personel i to skutkuje tym, że czytelników nam przybywa. Lubańska Książnica już dziś myśli o kolejnej edycji Festiwalu Kobiet. Mamy obietnicę, że również dla panów wtedy coś się znajdzie, więc do zobaczenia za rok.